Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. Zaczynamy karierę. Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system. Chyba nie muszę tłumaczyć, czyj to jest samochód, gdzie musimy jechać i co musimy robić. Doskonale każdy z was to wie. To jest Need for Speed Underground 2, jeden z najfajniejszych NFS-ów, jaki kiedykolwiek wyszedł. Jedna z najfajniejszych gier wyścigowych, jaka kiedykolwiek wyszła. Ja gram teraz na padzie i szczerze mówiąc miałem obawy, że ta gra będzie wspierać w 100% pada. Co się okazało? Wspiera. Zobaczcie, dodaję sobie lekko gazu. Mogę dodać więcej, mniej. Skręt mogę dać różny. Kurczę. I samochód prowadzi się naprawdę super, a spodziewałem się, że jednak nie będzie to takie fajne jak kiedyś, jak grałem. Jest naprawdę ekstra. O, jeszcze muszę trochę przywyknąć do sterowania. Samochody tutaj strasznie driftują, trzeba wam powiedzieć. Jeździ się trochę inaczej niż na przykład w Need for Speed World, ale jest ciekawie i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną się bawić w Need for Speed Underground 2. No dobra, czyli tradycyjnie... tradycyjnie... Nie wiem, który raz już podchodzę w ogóle do kariery w tej grze, ale już jej troszeczkę nie pamiętam. Grałem bardzo dawno temu. I... o ile... znam może zarys całej tej fabuły i tak dalej, co tu się będzie działo, jakie wyścigi, trasy i w ogóle, o tyle jeszcze muszę się przyzwyczaić trochę do sterowania. Także dajcie mi trochę czasu i w ogóle. Okej, jak się tutaj... o, właśnie. To chyba to, o czym mówiłem. Wyścig. Muszę sobie tutaj dostosować jeszcze sterowanie. Oh man. Oh shit. Dobra, na razie będę enterem wbijał. Później sobie to jeszcze naprawię. Już nie będę was tutaj przeprowadzał przez to wszystko. Jedziemy samochodem Rachel na wyścigu. Yeah, zobaczcie na to. O run. Jaki wlot powietrza gościu ma na dachu, rany boskie. Kurczę, te stare samochody, znaczy stare. I tak mieć takiego w rzeczywistości to by była masakra. Kurde. Ej, naprawdę bardzo fajnie się prowadzą te samochody tutaj. Na padzie gra się super. Brakuje trochę nitra. Ale okej, zaraz sobie jakieś tutaj zarobimy. Nitro, jeśli pamiętacie, zarabia się w ten sposób, że po prostu musimy albo jechać w tunelu aerodynamicznym, albo mijać blisko samochody ruchu ulicznego. W ten sposób prawie całe nitro sobie naładowałem. I jestem na pierwszej pozycji. Zobaczcie, jaka faza, rany. Można też troszeczkę zadriftować, ale to nie jest wyścig do driftu, więc muszę się tu trochę powstrzymać. Tu trzeba jechać naprawdę szybko. Ja sobie ustawiłem fabułę na poziom najtrudniejszy. Wobec tego ci przeciwnicy, którzy są za mną, na pewno nie pozostaną mi dłużni. I za każdy mój błąd będę musiał słono zapłacić. Ale spokojnie, to jest akurat bardzo, bardzo prosty wyścig, gdzie właściwie musimy jechać na tak zwanej autostradzie tutaj w Undergroundzie, chociaż to autostrada nie jest. To jest po prostu jakaś obwodnica nad miastem. Ekstra. O! Tutaj trzeba uważać zdarzeń z tymi samochodami. Bo to nie jest tak jak w Wordzie. Tak, możemy po prostu nawet wywrócić się na dach i to bardzo łatwo. Nie ma tak, że te trafiki odlatują gdzieś w kosmos. Ale samochód Rachel jest naprawdę bardzo fajny, jeśli chodzi o prowadzenie. Jeździłem już troszeczkę tymi stokowymi samochodami i no, było ciężko, było ciężko. I widać, że tutaj fajnie, fajnie ten tuning wpływa na prowadzenie i w ogóle na wszystko w tej grze. Co do grafiki, właśnie.
Też byłem trochę w szoku, bo tak sobie myślałem, kurczę, jest to gra z 2004 roku, ta gra ma 10 lat już, 10 lat ma już Need for Speed Underground 2. I grafika jest zadowalająca. Zobaczcie na te atmosferyczne jakieś efekty. Samochody ruchu ulicznego są trochę słabe, ale poza tym ja nie mam zastrzeżeń. Mi się gra dobrze. Naprawdę. Nie mam co do tego żadnych jakichś tam, nie wiem, obiekcji. Tak, wiem, gdzie jest Carlot, czyli dealer samochodowy. Pojedziemy sobie tam, ale najpierw pobawimy się jeszcze twoim wozem, Rachel. Wiem, że jesteś mokra już na myśl o mnie, ale spokojnie. Będzie gorąco, tylko no, się trochę zabawię. Muszę na początek mieć trochę fanu. No dobra, enter i lecimy. Jedziemy, jedziemy! A jeszcze będą dragi, jeszcze będzie drift tutaj, o kurczę, to się będzie działo. Właśnie mam nadzieję, że te pierwsze wydarzenia... O rany! Pierwsze wydarzenia właśnie będą z driftem. Te, które możemy zrobić przy... siedząc po prostu w samochodzie Rachel. O! Mogę tu na ręcznym wejść, co? Zaraz zobaczymy następny zakręt na ręcznym. I uwaga! O, tak średnio. Jeszcze muszę trochę przywyknąć do tego prowadzenia tutaj, ale myślę, że nauczymy się wszystkiego. Spokojnie. I... tutaj mamy ładny, gładki zakręt, w niego powinniśmy wejść sobie pięknie. Ale tu jest rondo, ja je dobrze pamiętam. Zawsze tymi stokowymi samochodami jest tu problem z wyrobieniem ładnym. Kurczę, gonią mnie tam ludzie z tyłu. Damy sobie radę jakoś. Co nie? Jeśli będziecie mi kibicować, to będę wygrywał dla was każdy wyścig. Ale tylko i wyłącznie pod tym warunkiem. Kibicujcie mi łapkami. Jeśli podoba wam się ten film, dajcie mi o tym znać. Będę robił ich więcej. No dobra. I... raczej power slide. To jest tutaj... dobrze się tutaj nazywa to. Taki ślizg na... przy dużej prędkości w zakręt. Jest, zobaczcie te zakończenia. To jest to. Wieczna noc. I w ogóle. No, no, dobra, dobra, już. Uspokój się, koleś. Ufka. No to chyba już nie pojeździmy. No, ale to nic. Ej, a można się jakoś ścigać? Ja pamiętam, że tu się jakoś ścigało. Ej, 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 koleś. Patrz, chodź, ścigaj się. O, właśnie, jak to się robi? Kurczę. Race, race, race. Tak, 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 ścigaj się. Ścigaj się ze mną. Ścigaj się. Muszę jechać chyba jego prędkością, z tego co pamiętam. Tylko kurczę. Dobra, na klawiaturze. Nie mam jeszcze tego przycisku akcji tutaj przypisanego, zdaje się. Chyba, że mam. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Nie, to nie to. Dobra. No, 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 no. Jest, dobra. Lecimy, lecimy. Musimy go wyprzedzić o 300 metrów. Jest mój. O, 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 o. Kurczę, skręcił. No dobra, damy sobie radę. Okej. Ale grzeje ta babka. Damy sobie chyba radę, co? A, wiedziałem, że coś tu odpieprzy. No i jestem liderem teraz. Teraz wystarczy gdzieś skręcić pięknie. O tak! I będziemy się kierować już chyba w kierunku dealera samochodowego. Nie chce mi się wkurzać tej Rachel, bo zaraz mi wyskoczy z jakimś, kurczę, znowu ochrzanem. Tylko nie wiem, czy tą gościówkę z tyłu zgubię. Myślę, że tak. Aha. O kurczę, zbliża się.
cholera. Ej, dobra jest. Nie zgubię jej tak łatwo. No dobra. Tak, tu będzie drugi dealer samochodowy, z tego co pamiętam. Tu niedaleko zaraz będzie też... Albo po drugiej stronie w ogóle. Będzie chyba też... jakiś warsztat z częściami wizualnymi, takimi unikalnymi. No ale to sobie jeszcze zobaczymy. No głupią w końcu. Dobra. Chyba się oddalam. Włączyłem sobie piątkę i gościówka nie ma szans. Chyba, że coś tam dogania. Nie, nie. Zobaczcie, jak ta gra wygląda. Ona się chyba nie zestarzała, co? Tylko my się starzejemy. Jeee, zobaczcie to! Kurczę, dogania mnie. O rany. O rany. Wiem, co tu się robiło, pamiętam. Nie będziemy się tak kręcić w kółko, tylko po prostu zrobię tak. Oh yeah! I gaz do techy! Tak jest, tak to się tu robiło. Już mi się przypomniało, jak się gubiło tych pajaców. Można teraz zrobić jeszcze tak. Hejka! I... O! Co on się tak szybko odwrócił? Widzieliście to na minimapce? To jest chyba... dlatego się tak szybko odwróciła ta babka, bo to jest poziom trudny niestety. Więc trochę jeszcze się chyba z nią pomęczę, ale mam nadzieję, że niezbyt długo. Ach, udało mi się w końcu. Ale było ciężko, naprawdę. Już nie mam ochoty drugi raz się ścigać z kimkolwiek. Wow, a co tutaj jest? Parking! Kurde. Gdyby tak wyglądał Need for Speed World, co nie? Ja bym się nawet zgodził na tą grafikę. A żeby były takie samochody, noc, taki klimat. Wiecie, o czym mówię, co nie? No dobra, no chodźmy do tego dealera w końcu. Wybierzmy sobie pierwszą furę, za którą na pewno skopiecie mi dupę w komentarzach. Bo powiecie, że co ty, Lucek, wybrałeś, tylko nie ten wóz. Ale sam jeszcze nie wiem, co wybiorę, bo zapomniałem, co na początku było do wybrania. Trochę tutaj poobijajmy ten samochód Rachel i tyle. No okej, good news. Miata? Nie, ja biorę Corollę. Yeah, bierzemy Corollę. Król driftu. Alright, now that you got yourself a set of wheels, head over to my garage. And don't bother looking for races, because there's nothing going on. And don't keep me waiting again. Okay. See you there. No dobrze. Rachel, przecież wiesz, że ja cię lofciam. To poczekasz, jak mi będziesz też lofciać, prawda? No nic, ale i tak nie ma nic do roboty, więc pojedziemy sobie do mojej kryjówki i tam zobaczymy, co mogę sobie na początek zrobić. A chyba niewiele mogę sobie zrobić na początek w kryjówce, no bo wiecie, to jest początek. 625 gotówki. Chyba jest nieźle, co? O Jezus, ale te początki są takie monotonne i w ogóle... Ale na szczęście zaraz będzie pierwszy drift, pierwsze zawody driftu i tam się może wykażemy troszeczkę, co? Enter i wchodzimy. Tak, chcę wejść. Ekstra. Tuning parts. Nie no, tu jeszcze nic nie mam. No dobra, to ja wszystko wiem. Teraz chcę robić jakieś zawody w końcu. Yeah. Hey, by the way, I forgot to mention that there's a lot of action in the city tonight. I've uploaded the race locations in here. Przed chwilą jeszcze nie było żadnej akcji, ale teraz już widzę, że nagle wszyscy się obudzili ze snu zimowego. Kurczę, jak to miasto fajnie wygląda. No dobra. Co my tu mamy? Wow.
Drift. Nie, Street X. Kurde, to jeszcze nie drift. No to lecimy. Zobaczcie na tych ludzi. Te niewzruszone twarze. Ci jak zwykle lecą w ścianę. Kurczę, nic się w tej grze nie zmieniło. Okej. Doskonale. A ci... tych już zdublowałem. A to jest poziom trudny. Trochę brakuje jednak tutaj inteligencji prawdziwych przeciwników. Właśnie, jak gdy grali w Undergrounda ci cheaterzy, według was. Według mnie oni po prostu ustawiliby sobie programy i poszli pogadać z mamą, no bo co, by, co tu więcej robić, prawda? Dobra, wygraliśmy. Pięknie. Nie było to trudne, nie było to nawet zbyt długie. Może troszeczkę monotonne, no ale to trudno. Zróbmy sobie jeszcze jakieś zawody. Hey, nice race back there, but here's a little tip for you. I don't know how things worked in that cow town you came from, but just winning here ain't enough. You build your reputation by destroying your opponents. Ja coś tu pamiętam, że tu coś było. Kurde, czy oni kiedykolwiek przestaną dzwonić do cholery ciężkiej? O rany, audio. Już mi to denerwuje. Dobra, tyle wystarczy. No, tak jest dużo, dużo lepiej. Tutaj chyba był jakiś sklepik, tak? Tak jest, sklepik do tuningu wizualnego. Zobaczmy sobie, co mamy odblokowane na początku. Wow. Już na samym początku, zobaczcie. Wow. Ale wiecie co, ja chyba wolę osiągi. Dobra, później się tym zajmiemy. Osiągi są ważniejsze na początek, żeby dobrze driftować, królem driftu. Dobra, zobaczmy sobie teraz może mapkę. Gdzie to się mapkę patrzyło? Oj, to się resetuje. Mapka. Okej, mamy mapkę. Co tutaj jest? Chwileczkę. Drag, drift. No to zróbmy sobie jeszcze drift po drugiej stronie miasta. Performance Shop. Tam też możemy się udać i spróbujemy ulepszyć Corollę. Jest to trochę daleko, ale chyba będę wiedział, jak tu dojechać, tak? Trochę autostradą, więc jedziemy sobie tu na autostradę. Tu myk, myk i będzie. Okej, no to jedziemy. O Jezus. Dobra, to widzimy się pod warsztatem. No i dojeżdżam już sobie do warsztatu od 0 do setki w 15 minut, dlatego trzeba to naprawić koniecznie. Żeby przystąpić do zawodów driftu, musimy mieć już nieźle stuningowaną maszynę. Inaczej nie może być po prostu. Tutaj mamy warsztat, tu jest kasiora, bierzemy wszystko. Zaraz będę miał tysiaka. Wchodzimy, enter, tak jest. Yeah, you made it! Dotarłeś do warsztatu z samochodem, który rozpędza się do setki w 50 minut. Dobra, instaluję... Wow, co jest? Ha, nie mogę kupić tego. Niedobrze. ECU, co tu by wymienić? Nitros Turbo, nie. Dobra, dajmy sobie komputerka. 20% discount. Dobra, tam filmy mnie nie interesują. O, mogę już drugi poziom? Nie mogę. Skrzynka biegów. Gearbox. Ile mam kasy? No właśnie, niewystarczającą ilość. Zamontowałem sobie komputerka. Zobaczymy, czy samochód lepiej skręca. Nie, skręcać raczej nie będzie lepiej. No dobra, powiedzmy, że moja Corolla da sobie radę na ten drift. Już nie będę narzekał. To co mamy, to mamy. To jest tak początek, więc może nie będzie tak tragicznie. Akceptujemy i wchodzimy do driftu. Pierwszego driftu. Tak jest! Grzejemy silniki. Dajemy po garach. Bo oto mój pierwszy drift w Need for Speed Underground 2. I...
ręczny. Tak jest. Good drift. Kto jest pierwszy? Gdzie tu jest lista? Okej. Trzeba się trzymać pasów, wtedy szybciej się te punkciki nabijają. Doskonale. Dobra, rozpędźmy się teraz troszeczkę. Ile tu mamy okrążeń? To jest ostatnie. Czy będę pierwszy? Jestem na razie pierwszy. Ale czy się utrzymam? Jest, wygrałem. 25 tysięcy punktów. Corolla Drift Master. Kurczę, nawet nie wiem, kiedy mi minęło 20 minut w tej grze. Ja chcę dalej grać. Cholera. No nic, więcej wam pokażę z moich podbojów. Więcej, a tymczasem żegnam się z wami, zapraszam gorąco na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Trzymajcie się, na razie, cześć.